W tej chwili stoimy przed schronem, który mieścił w sobie ujęcie wody. Wbrew pozorom zaopatrzenie w wodę było bardzo ważnym elementem utrzymania tych fortyfikacji, dlatego że no, żołnierz potrzebuje kilku rzeczy, ale między innymi woda jest tym elementem, który jest bardzo potrzebny. Dlaczego go zbudowano w tym miejscu, nie wiemy, bo tutaj obok na wzgórzu mamy ogromny schron, który również powinien posiadać własne ujęcie wody. Natomiast tutaj te funkcje rozdzielono, tak jakby w dużym schronie studnia nie wystarczała, może jej tam w ogóle nie ma, on jest zagruzowany. Natomiast tutaj zbudowano schron, który właśnie jest takim ujęciem wody, czyli studnią. Studnia wiercona ze specjalną pompą, o napędzie ręcznym, który wystarczał, ale również być może elektrycznym, która wystarczyła do tego, żeby spokojnie zaopatrzyć kilka wiader na minutę wody, napompować, także to jest taka, powiedzmy, minimalna wydajność. Na czym ta unikatowość polega? No, skoro bewerki, inne schrony miały ujęcia, to po co stawiano tutaj osobne, ufortyfikowane ujęcie wody? To znaczy, ten schron może nie jest jedynym ujęciem wody na pozycji pomorskiej, bo w Puszczy Drawskiej takich ujęć jest kilka. Ale można je spotkać również w innych rejonach wału pomorskiego. Natomiast jego unikalność polega na tym, że jest po prostu jedynym tego typu schronem. No, niepowtarzalny w znaczeniu takim, że po prostu jedyna tego typu konstrukcja, jego kształt i rozwiązania konstrukcyjne. Dlatego jest bardzo ciekawy dla fortyfikacji, dla badaczy fortyfikacji. No, widzimy go w stanie po wysadzeniu, zaraz po wojnie zapewne. I teraz no, jest kruszony, rozbierany, bo stoi na środku budowanej właśnie obwodnicy. Czy warto byłoby go ocalić? Chociaż teraz to już chyba trochę musztarda po obiedzie. To znaczy, z tą unikalnością obiektów jest tak, że wystarczy, moim zdaniem, jeżeli tego typu obiekt stoi na drodze ważnej inwestycji, to chyba nie warto go chronić za wszelką cenę, natomiast na pewno dobrze byłoby nie rozbijać go na kawałki, tylko po prostu zasypać ziemią i zostawić dla przyszłych pokoleń. Nie wiadomo, może komuś się to kiedyś przyda, prawda? Natomiast z ochroną fortyfikacji to jest tak, że nie wszystkie obiekty zasługują na pewno na ochronę, ale generalnie zanim się zacznie inwestycje, dobrze jest zrobić dobrą inwentaryzację tych obiektów. Przynajmniej, żeby była to dokumentacja no, techniczna, rysunkowa, fotograficzna, żeby to po prostu zostało dla przyszłych pokoleń, bo być może za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat ludzie wrócą do tego tematu i będą chcieli wiedzieć, jak to oglądało, i ta dokumentacja na pewno się przyda. Rury wodociągowe z wodociągiem, który biegł do bewerku. Także tak to prawdopodobnie tak to wyglądało, tak? Czyli mamy tutaj jedną rurę do pompy, tutaj prawdopodobnie jakaś pompa prawdopodobnie elektryczna i od tego biegnące rury do kierunku prawdopodobnie bewerku.